Witam serdecznie wszystkich. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się tutaj, chociaż okoliczności nie są wesołe. Chcielibyśmy ogłosić, że od jutra zbieramy rzeczy dla ludzi, którzy potracili w ten weekend domy. Wszyscy żyjemy tą tragedią, która wydarzyła się na Podhalu. Nasze fundacje, Fundacja Nowe Kierunki i Fundacja Pani Renatki Światełka, prowadzimy zbiórkę. Zbiórka będzie prowadzona w szkole podstawowej numer 1. Przy okazji bardzo dziękuję pani dyrektor, która zgodziła się na użyczenie budynku. Można od jutra, od wtorku do piątku, od godziny 8 do godziny 13 przynosić rzeczy. Renatka tutaj powie, co jest najbardziej potrzebne i na co najbardziej prosimy o potrzebne rzeczy. W tej chwili, co jest najbardziej potrzebne? Coś do sprzątania, czyli wiaderka, łopaty, środki czystości przede wszystkim, detergenty, proszki do prania, płyny. Odzieży już nie, odzieży mają już bardzo dużo, środki jeszcze takie żywności, ale długoterminowe. Ale przede wszystkim rzeczy do sprzątania, jak ktoś może meble, tylko żeby to nie było, że pozbywam się starej wersalki czy tam czegoś, tylko żeby to były rzeczy, no szanujmy się, żeby to były rzeczy naprawdę nowe. Też chcielibyśmy też dostać coś nowego, a nie coś, kto po prostu chce się pozbyć z domu. Także postawmy się na ich miejscu. Też przeżywaliśmy tragedię, my akurat byliśmy zalewani. Ich dotknął straszliwy pożar, także myślę, że na pewno rozumiemy tragedię. Potrafimy się z nimi jakoś i tak połączyć też duchowo i odczuć to, co oni przeżywają. Także przede wszystkim ten szacunek, żeby to były właśnie rzeczy naprawdę nowe albo po prostu niezniszczone. Także jakieś meble, ktoś kto ma, nie wiem, grzelazko, kuchenkę mikrofalową, właśnie wiaderka, łopaty, albo po prostu bardzo uczulam firmy, no je mamy ich tutaj trochę w Nowym Sączu, będą potrzebować środków materiałów budowlanych i to naprawdę dużo. Materiały budowlane na nieszczęście od maja poszły 100% do góry, także no to będą koszty niesamowite, żeby oni odbudowali wszyscy swoje domy, zaczęli od nowa. Także będą potrzebować tutaj bardzo, bardzo dużej pomocy i bardzo wszystkich, no nie wiem, chcę poruszyć serca, tu za nitką bardzo. Chcemy poruszyć wszystkich serca, żeby pokazać, że Nowy Sącz potrafi się zjednoczyć z kimś. Tutaj jako fundacja czy Światełko, no stowarzyszenie, akurat zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi i chcę pokazać, że dzieci niepełnosprawne też potrafią pomagać. Nie tylko one oczekują pomocy, ale wychodzą z pomocą. No i tutaj Anitki. No my też, Fundacja Nowe Kierunki, Szkoła Podstawowa numer 1 też prosi o pomoc, też włączymy się do pomocy i tak jak mówię, codziennie od godziny 8 do 13 będą wolontariusze z naszych fundacji tutaj przed holem w naszej szkole. Wszelkich informacji, wszelkie propozycje przez naszych wolontariuszy, my wtedy też będziemy zgłaszać to dalej tam do kościeliska. Wszystko zawozimy do kościeliska, do Chówca, tam jest młodzież zorganizowała swoje miejsce, Chówiec harcerski, tam wszystko zawozimy im, no i jeszcze kontakt przez księdza proboszcza z Białej.